No to słuchaj, możesz iść na bocianie gniazdo. A w ogóle, jeżeli chodzi o nasz statek, to tylko chcę ci powiedzieć, że 15 minut siedziałem i ładowałem wszystko z wyspy i mamy, kurde, dużo bananów, desek i kul armatnich. Możesz, ja pierdzielę, faktycznie no, tego jest odgrama. Jest więcej i teraz tak. A, my mamy już jakieś zadanie, to mamy nawet z butelki, o. Dobra, taka wyspa i taka wyspa. Dobra, niech on sobie tam płynie powoli. Czekaj, mamy, tak? A, dobra. Ja tylko ją znajduję już. No to ogarnij, gdzie jest ta wyspa i ja ustawię nas. A, dobra, równo na S, zawracamy i jest ona blisko. Równo na S, tak, no. Dobra, okręcam. Zrobimy sobie taką, wiesz, popływamy na razie, bo mamy tutaj dwa zadania z butelki, a w międzyczasie może się rozkręci jakaś impreza, że kogoś złapiemy, a jak nie, no to polecimy na fort. Dawidek! Co? Przed nami, patrz, statek! Tu ja muszę zobaczyć go. Wchodzę na górę. Znaczy jakaś chmura. No. W kształcie statku. To jest chyba to, że port tam jest, tak? Czy nie? Czy to tylko czaszka patrzę, jest? Patrzę. Gdzieś ty coś zobaczył? No, tu jak tu nic no nie ma. No dosłownie... Ale ty mówisz, że chmurka w kształcie statku? Tak, tak. A to jest ten chyba ten statek ten tych NPC-ów. Naprawdę? Tak mi się wydaje, no bo nie, po, nie wiem, no to efektu nie widziałem takiego. Dobra. Sprawdzę to. Może ktoś na czacie nam powie, co to jest? No chyba ta. Chociaż nie jestem pewien. Słuchaj, a ja nie wiem, czy my mamy tu? Czy tu? Na lewo? Znaczy mieliśmy na S płynąć, co? No, ja tutaj sprawdzę. A, wiesz, że nie trzeba schodzić na dół. Patrz, tutaj się tylko tak wychylasz. Weź, spuść ster i patrz, i tu się wychylasz, o. A, faktycznie. I na tą zaznaczoną. Aha. A to jest fajny motyw. A nie chcemy jakiś fort zahaczyć, żebyśmy te wybuchowe rzeczy wzięli? Na wyspie też będą, znaczy szkieletory możemy ubić z wyspy, bo ta one też mają często beczki, ale spoko, to na ten fort też tak zrobimy. Dobra. A tam są bitwy ze statkami szkieletów, trzy fale, po dwa statki. A to nie, no to my nie będziemy robić, jak myślę, taki mały statek dwuosobowy, to słabo. Nie ma co się pchać tam, kurde, między ludźmi, no bo tam już wczoraj nas pokarali. Mhm. Dobra, i na wprost musimy płynąć. Tutaj... A zobacz, a tu nie ma jakiejś wybuchowej? Nie ma, nie widzę. Nie ma, dobra. A czekaj. Płyniemy dalej. Nie, to nie wybuchowa, płyniemy. Obserwacja. Kurde, jak dzisiaj nas... Stary, jak dzisiaj będzie ten megalondon, to wyjedziemy go, stary. Na dwa ja pistolety. Tego różowego zabić. Różowego? A no właśnie jestem ciekaw, czy one się... Różowy. Ciekawe, czy te płetwy kolor mają znaczenie. Znaczy może tak być, że wiesz, jakiś jeden ma więcej życia, a drugi zadaje więcej obrażeń, albo więcej dziur ci w statku robi. No. No bo chyba te kolory, no właśnie chyba po to są te kolory, żeby się odróżniał, ale nie wiem. Inny drop może ma w sobie. My dzisiaj, Dawidek, jeszcze Krakena musimy spotkać. No to, ale Krakena to się nie da jakby... No tak samo jak tego rekina, nie da się go jakby tak po prostu wycwaniakować. Po prostu, on... W momencie, kiedy Kraken, robi się całkowicie taka czarna woda wokół, nie? Tak jakbyś olej wylał na ocean. Mhm. No i wtedy się zaczyna zabawa. Ej, dobra, cuma, siup. Cuma. Tak, bo bierzemy te rzeczy. Dobra, czekaj, weźmiemy sobie, patrz, tutaj, beczki, tylko jeżeli masz jakiekolwiek rzeczy, to je zostaw teraz. Dobrze. I żeby na fulla załadować, o. Siup. Dobra, dawaj po te beczki. Z każdą zabitą mackę za Krakena jest skarb, a myśmy kiedyś, jak jeszcze on był na samym początku, jak go dodali, to myśmy go zabili i chyba nic nie dostaliśmy. Chociaż nie wiem, może on uciekł. Po prostu nie było ciała, nie? On jakby po prostu może nas przestał już po prostu atakować. Tu desek jest w ogóle jeszcze bardzo dużo. I quest jakieś w butelce. Quest jakieś w butelce. No ja wszystko kule biorę. Już, co jest? Kule wszystkie mam. Jeszcze potrzeba. Jeszcze po dodatkowe nie. Kule trzeba wrócić i po deski. No, ja sobie jeszcze jedną trasę zrobię. Dobra. Captain Bunchy.
Legendarny pirat. To chyba dla nas zrobili ten tytuł. Właśnie tak czuję. O, zaklętą kulę mam. Tak, ale te kule lepiej trzymać, jednak nie zostawiam ich bez, bo jak nam statek rozwalą, to przynajmniej ja je będę miał przy sobie. A one slotów nie zajmują dużo, bo... No ich nie ma dużo. Dobra, to jeszcze raz płynę. Też płynę? No ale jaki wyposażony statek, to mi się podoba. Swoją drogą, rekinę masz na plecach? Tak? Dobra, to strzelać. Tak, chodź. Musimy. No, one to raz, dwa. Jeszcze strzał jeden jeszcze, i... Jeszcze, no. Oj, cyk, kurde, pokonany. A teraz jak zabiło się takiego rekina, to mam przyzwyczajenia z innych gier, że na przykład, a podejdę, oskuruję go, nie? Kurde, albo coś takiego. Z innych gier, z Atlasa pewnie. Z Atlasa, kurde. Z Far Cry'a. Z Wiedźmina. Nie, chociaż w Wiedźminie nie było, automatycznie były już części. W Far Cry'u podobało mi się to polowanie na zwierzęta, żeby sobie jakieś tam kabury robić i tak dalej. W Trójce dużo grałem. Pirat. Ja nie jestem piratem, ale ja nic nie piracę. Dziękuję, do widzenia. Chyba jeszcze deski są. Mi się wydaje, bo już tylko jedna rzecz, jeden rodzaj rzeczy został, wiesz? I płynę jeszcze raz. No płynę też. Ale to już tam, myślę, że teraz jak opłyniemy, to już nic tam nie zostanie. Ewentualnie jeszcze jakieś kule, chyba że kule już wszystkie wziąłeś. Kule już są wszystkie. Mhm, dobra. A, deski faktycznie, to było jeszcze 6 desek jest. To będziesz musiał tam wziąć jeszcze. Dobra, jedna. Tu jest taka ostatnia beczka. No dobra, to jeszcze no idę to po tu 6 desek dobra. Zostało. To chyba po tą jedną deskę już... Nie, to już olejemy to. To tylko wezmę tych 5. No dobra, kurde, będziemy mieli 60 desek. Dobra, płyniemy. Dobra, schowałem wszystko. Pia. Żagle już robię. Tylko jeszcze kotwicę nie opuszczam. Okay, zobaczę, gdzie my jesteśmy. No to jest po prawej ta. A, to ta wyspa po prawej, dobra. Kotwicę już ściągam. O Boże. No coś kurde trafił. Pijany no! Wypiłem troszeczkę rumu, wybacz. A powiedz mi, czy twoja dziewczyna ci pozwala, kurde, streamować? Czy mówi, weź, co, proszę cię. Obiad tylko zjadłeś ze mną, weź, ja tu przy ten. Nie ma z tym problemu. A to dlatego, że ostatnio przez kilka dni siedziałem dużo. O, czekaj, muszę pożegnać właśnie teraz. O, no to idź. A nie żegnam cię jeszcze? Nie, a kawę? Ale bym wypił, no. Daj kubek. Go, kotwica. Nie, wiesz, nie ma problemu. Ale to wiesz, to trzeba kurde poświęcać czas, to potem nie ma problemu. Mówisz? No. Znaczy, wiesz, bo to też jest, zależy jaka sytuacja. Na przykład ty masz streamującą kobietę, prawda? Mhm. Właśnie, a moja kompletnie nie ma nic wspólnego z Twitchem. A może to i lepiej. Znaczy to jest takie... No dobra, a ona gry ogarnia jakieś, lubi, grała kiedyś? Nie, nie gra w gry. Jezu, to ty masz babę, która żyje po prostu, to źle. Tak! Nie! To jest tak, to najgorzej. Nie no, pokazuje mi życie czasami, na przykład zabiera mnie do znajomych i tak dalej. A, i wtedy mówisz, o, fajne to życie. Ej, fajne, no. Dobra, traf go jeszcze raz. I on umiera. Dobra. Ujok! Jak ucieka. Bum. Dobra, ucieka. Uuu, Dawidek! Odpalił. Poszło. Musiałem. Ja też, bo to szkoda. Szkoda zdrowia na niego. Mhm. Ja już mam, jestem na jeden hit. Dobra, banana trzeba znaleźć. Bo nie wziąłem bananów. O cholera. Dobra, jak to... Aaaa, uciekam! Żyjesz? Nie, on strzelać będzie do mnie. Tu jest jakaś beczka, ogarnę tą beczkę. Dobra, zwaliłem go.
Oh. Chyba jakiś nowego questa mamy. No. Dobra. Jeszcze jeden szkielecik z tyłu. Ja już odbiegłem trochę od ciebie, nie wiem gdzie jesteś. Ze snajpy mnie wziął? Dobra. Dobra. Teraz tak, patrząc, słuchać Krakena. Dobra, trzeba iść brzegiem i tyle. No i za chwilę tam będziemy. Message in the bottle. Take that message. A czekaj, to nie jest tutaj gdzieś? Ona jest czekaj, wyżej. Mi się wydaje na skałkach. Która to jest mapa? Zobacz, to jest ta mapa? No patrz, jest molo tutaj, jest to wyspa z takim molo, z takim wcięciem. A, no to dobra. Czekaj, to gdzie było molo? A, molo jest tutaj. No to wychodzi na to. A, to jest z drugiej strony. O, banany. Czy dalibyśmy radę we dwóch pokonać Krakena? Różnie to można interpretować. Znaczy zależy jak silny jest Kraken, czy on jest silniejszy niż Megalodon, czy nie? Nie no, on jest silniejszy, tylko tam po prostu walka inaczej wygląda. Znaczy moim zdaniem walka z Krakenem nie jest aż taka ciężka, jak się przynajmniej raz będzie widziało ją na własne oczy, bo tam jest coś takiego jak fazowość, w sensie Megalodon to robi tak, że on sobie pływa i nagle szarżuje. A Kraken ma tak, że macki są w górze, napierdzielasz w te macki i nagle on po prostu jedną z tych macek tak w ogóle jebs w statek, nie? I trzeba po prostu unikać przede wszystkim tego jebsnięcia. To nie jest aż takie trudne. Ej, Dawid, a gdzie jest nasz statek? Co? A Boże, bo ja tu widziałem jakieś statki, myślałem, że to jest czyjś statek. No bo mam. To jest nasz. Masz? Super, dobra. To już czekam przy statku naszym. Biegnę ze skrzynią. Ja raz walczyłem z rekinem i znawca? Nie, no przecież myśmy już kilka razy podchodzili, tylko żeśmy go raz ubili tak na amen. No, ale, idę. Ale się ucieszysz, chodź, przyjdź szybko do statku. Idę, biegnę. Ucieszę się, Kraken. Nie, ucieszysz się, znalazłem coś fajnego. Ty, ja strzelam. Czy tyś znalazł tą łódkę? Tak, nie wiem jak... Tu się steruje tak, jakbyś miał faktycznie wiosła w rękach, czyli raz A, raz D, raz A, raz D. To znaczy, możesz je razem chyba robić, natomiast jeżeli chcesz skręcić w lewo bądź w prawo, to jeden musisz mieć wciśnięty, a przeciwną stronę, w którą chcesz skręcać, to musisz tak jakby wciskać i puszczać. To się wyczaj sobie, jak to się steruje tym. I najlepiej się obróć całkowicie, żebyś patrzył na stronę, w którą płyniesz. To nie jest łatwe do sterowania za pierwszym razem, ale spoko. No, ja obstawiam. Dobra, ja ci daję patch. Ty sobie testuj. Zobaczymy, czy podpłyniesz pod tył. I zaczepisz łódź. No, na razie... O, wyłonił się, jest. No i teraz byś musiał zakręcić jakoś. Łok! Oszukał! On... Złapałeś tylko skąd... Nie! Oszukał! Yes. Dobra. Oszukał, ale zrobił to najlepiej. Dokładnie. S. Dobra, wiesz co, jestem na bocianim gnieździe, rozwinąłem nam żagle i teraz tak mniej więcej się rozglądam za tą czaszką. Ja pierdzielę, ja mam kabel od myszki taki odstający i minus monitor wyłączę. Bo mam na dotyk. Pierdzielę. Wracamy do odstać, czy już czyścimy ludzi? Jeszcze mam jedną wyspę od razu obok.
A, no dobra. A my w ogóle ile mamy questów takich na zabicie, koleś? Na kapitanów. Aha. Jeszcze mamy komuś oddać Barrel of Gunpowder. Ale to jest... Tak, no to właśnie musimy po prostu beczkę z prochem taką znaleźć, jeżeli znajdziemy, i to wtedy komuś oddać i tyle. Mhm. Czy nie da się wydobyć spod wody taki czerwony kamień, żeby kraken się pojawił? A to ja nawet nie wiem, czy takie coś było do przyzwania krakena. Ja w ogóle nie wiem, czy jest jakaś opcja, żeby w ogóle jakoś tam pod wodę jakoś bardzo głęboko spłynąć. Nie, nie, no on ma, wiesz, tam potem jest jakby taki endless, ale jak w ogóle kraken ten... Jak kraken wypływa... w sensie, nie da się krakena pod wodą jakby zobaczyć, bo jego maski wychodzą z, wiesz, z otchłani. Aha. I ona jest totalnie taka mętna, czarna, że wiesz... A, czyli w sumie ten kraken... Takie maski, no są. tak. Nie wiem, ja to bym się jarał, jakby wprowadził jakiegoś Cthulhu tutaj. No, to by mogło być. Stary, patrz, jak byśmy płynęli... Czarna woda, za nami. Serio? Albo... Nie wiem. Ty, faktycznie. Przygoda, Dawidek? Ale może dlatego czarna, bo jest głęboko, bo jak jest głęboko, właśnie to jest czarna, nie? No, możemy tam wpłynąć. Chociaż... Czekaj! Co to za muzyka? A nie, to jest z tej wyspy, Jezu. Ta wyspa, tak? Uważaj! Tutaj ziomek? A! O cholerka! I biją mnie! O Jezu! Ja umieram. Mocno biją! No umarłeś, ale oswobodziłeś wyspę! Wszystko zginęło razem z tobą. Naprawdę? No. O kurwa! Wydupiać! Dawidek! O Jezu, co tu się dzieje? Dobra, ja żeby, wiesz, tutaj nie zginąć... Żyjesz, tak? Mhm. Muszę załadować amunicję... W głowę chcę mu strzelić, ale żeby nie wybuchł. Kurwa, coś nie wyszło. Bo potrzebujemy beczki. O! Nice! A nie strzelamy tej beczki, tak? Nie, weźmiemy ją na pokład. A tam jest jeszcze jedna beczka, koleś idzie. Czekaj, spróbuję trafić szkielet. Mhm. O, kolejną beczkę mamy! Mamy dwie. No widzę dwie, nice. To możemy zrobić taką, kurde, łódź samobójców. Ej, ja muszę kiedyś sprawdzić, jak na przykład doznam jakiegoś urazu, kończyny, to zjem banana i czy na przykład wyzdrowieję. Ale skórkę od banana byś musiał wtedy położyć na przykład na ranę. Czyli jak na przykład odpadłaby ci ręka, to na tą rękę musiałbyś i wtedy by mi odrosła, mówisz? Tak. Jak jaszczurki... O, to dobrze. Właśnie jaszczurki tak robią. One też kładą sobie skórkę od bananów. Czy mam pistolet w EQ? No mam! Znaczy nie, pistoletu nie, mam snajperę na razie. Myślałem, że to mi kawa przyszła. Już jestem, Dawidek, już strzelam. Dobra. Ja beczki wziąłem. On ma mało HP. Mało HP ma. Ale uważaj, kolesie ze snajperką są. Oj! No dobra. To już wszyscy pozabijani. Ostatni przyniesie chyba beczkę? Tutaj. Nie ma go. Jeszcze dobra, jest. Idę po beczkę. Nie, już nikogo nie ma, także jest okej. Dawaj beczkę. Hej, Bonci. Hej, witam.
Ja nie chcę wywalać Johnny'ego Deppa, kurde, z castingu do piratów. Bo Johnny Depp się nadaje idealnie. No to Dawidek ma piracką kawę z rumem. No na pewno z rumem, na pewno. Mm. Nie no, rumu nie mam. No właśnie, to i po co to oszukujesz? I tracisz wiarygodność po tym. No bo jestem piratem, piraci oszukują. A to dobrze. Dobra, tylko tu jest skrzynia jeszcze. Ty, ale jest muzyka tak. Walki, czyli jeszcze coś tu jest, jakiś... A jest, idą przecież kościotupy. Ty, ilu ich tu jest w ogóle? Tu tak jakby... Ty, a może tutaj kapitan jest, a myśmy nie przeczytali nawet sobie. My tu może kapitana mamy, wiesz? Jest nie taka szansa? Mi się wydaje, że jest tu kapitan, wiesz? Bo jak są ci z takimi chustami, to na pewno jest kapitan. O kurwa! Ale żyje. Żyje. O Boże, ale bananka powiedzie. Dobra, nie im bananka. Ryzykuję. A ona ma mało HP? Dobrze. No i jak teraz wyjdzie, kurde, kapitan, to znaczy, że to, no, pa, co się dzieje? Jest kapitan? Nie, na razie niebiescy. Ty, ale... Nie oznacza, że gdzieś powinno być ammo. Dosyć duża fala. Ty, wariaci, kurde, jak blokują. Gdzie wyście się nauczyli, szermierki? Banana je. Ej, kurczaka na ziemi można zabić? Nie wiem, czy da się w ogóle te zwierzęta zabijać. To beczka, czy to? Nie, wiesz, zabiłem tego kurczaka biednego. No ty! O! Jest kapitan, ucieczka! Oj! 102 metry będą. Nie, tego muszę zabić, czekaj. A tu jest dwóch kapitanów. Jestem tutaj za kamieniem jeszcze z nimi, obok statku. Dobra, ja pojedynczo tutaj walczę. Co on tak zaczął uciekać? Nie no, co ty się nie bój, ja tobie nic nie zrobię, biedny szkielecik. Ha, żartowałem. Ej, uważaj, bo goni cię... Kurwa. Bem. No co ja mam z nim zrobić? A nie to strzelić w niego. Dobra, ja sobie do wody wedę. Słuchaj, ja strzelę, jest idealnie ułożenie, ja tylko ja nie mam amunicji. Czy dobra, ja sobie tego jednego kapitana ubiję na spokojnie. Nie, bo on koło niego stoi gość z czerwoną beczką, więc wystarczy tylko i wyłącznie teraz strzelić w niego i jest GG. Wiesz co, bo ich jest dwóch, ty masz tam jednego, ja mam drugiego. Ja już strzelam. A, on sobie poszedł gdzieś. O, zabiliśmy ich. Ale tu jest drugi. Aha. Dobra, mam jedną czaszkę i z niego będzie jeszcze druga czaszka. Dobra. To ja wezmę tego gościa tutaj. Czekaj, nie rozwalaj tego. Uciekaj do tego... Nie, kurwa! A nie, zrobiłem źle, przepraszam! A przeżyłeś? Zniknąłeś. Nie, a ty żyjesz? Żyję. Zostawiłem. Dobra, spoko. A to jak żyjesz, to spoko. Muszę po banana się wrócić. To niezły, powiem wam, ten majtek pokładowy. Kapitanie Bonkolu, przepraszam. Dobra. To był kapitan Janusz chyba w sumie bardziej. Kurwa, Grażyna! Naluj mi. No. Ale dobra, armor mam teraz. Oj, uważaj. Iść, nawalaj kapitana.
Tak zrobię. Zabiorę go do miejsca, gdzie będę mógł swobodnie obijać. Dobra. Strzelasz do nich z dystansu? Tak. Biegną do ciebie. Obitych z pistoletem. Tak, tak, jeden obity, ale ty jesteś od dupy strony. A, dobra, ja już obiję tego ziomka. Dobra. Wziąłeś mój jedna moją jest, czaszkę? Jest czaszka, jest. Dobrze. No. Easy. No, easy zginął dwa razy podczas bicia go, easy. Nie, ale easy. No ale easy, no. Zaraz zobaczę, czy da się kurę ubić. A czekaj, Dawidek, bo my tego skarbu w końcu dalej nie wykopaliśmy. No, skarb niewykopany nadal. Ja pierdolę. No, na wyspie, gdzie jest mniejszy kamień, czyli tu. I to jest, jak się wchodzi, to na prawo. Tu. I gdzieś. Tu. Siup! Kurwa! Ty! Kto to robi? Ty, znowu co szkielety to są! To jest skrzynia Posejdona. Wiesz co, to są chyba szkielety, które po prostu mieszkają na tej wyspie, one się rastą co jakiś czas. Nie, to są te, co jak się... Tu jest jakaś skrzynia, tu jest. Stary, skrzynia Posejdona. To jest taka skrzynia, że... To jest płacząca! A mówiłeś, że usunęli ją. Płaczliwa skrzynia. Da się jakkolwiek oszukać, czat? Czy nie? Jak ją wezmę na statek, to ona zawsze będzie zatapiać. Znaczy, możemy na tym dziobie spróbować, no chyba, że to zmienili. Bible thump. Nie, dzisiaj nic jeszcze, broda, zaczęliśmy dopiero. O, Dawid! No? Chodź na szalupę ją spróbujemy dać. Na szalupkę? No, dawaj tutaj. No to czekaj, wejdę. Ja idę sprawdzić, postaw ją tam, ja sprawdzę, czy nam zalewa. O kurde, powiem ci, że teraz jakie wniosłeś, to nalało nam się sporo. No to teraz powywalaj. Tylko kurde, nie widzę, czy poziom wody nam się zmienia. Nie, już to zrobili, że wszędzie chyba, wiesz? Dobra, jest jeszcze jedna opcja. Czekaj, czy z drabinką to naprawili. Mianowicie, patrz, idę z tą skrzynią, ale ona nie zawsze płacze, wiesz? Ona nie zawsze płacze. Właśnie. A może ona musi mieć jakieś swoje specjalne miejsce, w którym jest szczęśliwa? No, na przykład... u kupca. No to idziemy ją. Dobra, to płyniemy, to robimy tak. Idziemy, bo to w sumie najbliższego do outpostu. Ona teraz nie płacze, wiesz? Ona, bo ona się uaktywnia co jakiś czas, wiesz? A, dobra. Dobra, do outpostu mamy bardzo blisko, sprzedamy to i jedziemy na, kurde, polowanko. Ale okay, żagiel... Nie, bo my nie wyrobimy. Musisz żagiel właśnie schować. Dobra. A jak kotwicuję... Tak do jednej trzeciej. Albo dobra, w sumie w ogóle złożę go. No i teraz żagiel możesz spuścić. No. Ach, już robię. To jest chyba outpost tam, bo... O, no bo on się świeci. Tak? O. Może jej zaśpiewać trzeba, no nie wiem właśnie, to Slayer by musiał piosenkę. A, coś było, że trzeba śpiewać. Ej, właśnie, zobacz, czy nie zatapiamy się. Aha. Nie, jest dobrze. Bo ona nie płacze teraz, dobra. A. O kurwa! Co to za muzyka? Czy to jest... Nie. To nie może być Kraken.
Nie, Dawidek, znalazł mi czaszka. Kurwa, po lewej, ziomeczki! Dobra, ładuj, ładuj, ładuj! Czulaj w nich, idź się zatopisz. Dobra. Trafiłem ich? Dobrze, ja będę utrzymywał na równo z nimi. Dobrze, ładuj, dobrze. O kurwa, wypadłem! No Dawidek! Masz sam statek! Nie, już nie do niego, muszę szybciutko płynąć do syreny. O, dostałem, dostałem. Dobra, ratuj się tam jako. Czyli może lepiej odpłynąć od niej. O Boże, o nie, obijam. Jeszcze jest megalodon! Powodzenia, Adrianku! Będzie dobrze. Okej, odpływam. Ale to jeszcze... Ale oni się jeszcze... tak zajebiście wyłaniają z tej wody, że to jest kurde masakra. Latający Holender. Jesteś już na statku? Nie, jeszcze nie, bo szukam syreny, jeszcze nie wydała tego. Może jesteś za blisko, żeby syrena była. Nie wiem, ale ustawiłem tak stery, żeby... Dobra, to płyń po mnie, w prawo jeszcze troszkę? Teraz prostuj. Ja nie mogę, odpłyń jakoś. Dobra, kurwa, nieważne. Nie mogę, bo dobra, tam się woda nalewa. Dobrze jest, ja zaraz złapię tutaj... O. O, jestem na statku, dobre jest. Dobrze, ustaw nas, uciekamy. Dobra, uciekaczka. Szkoda, że on nie może zaatakować tych NPC-ów, to by było śmieszne. O kurde. A może, może? Nie no, patrz, walczy z nimi. Ty, no, znaczy to może się wydaje tak. Jak tam, pozabijałeś wszystko? Wiesz co, bo tam są te złote szkielety i to ciężko w ogóle zabić. Dobra, ja lecę na outpost. Dawaj na outpost, no. Idź w lewo całkowicie. Dobra. Do nas podpływają, oni są szybsi. To patrz co zrobimy. Oni zawrócą. Dostaliśmy? Dostaliśmy raz. Nie wiem czy ty poisonem nie dostałeś. No właśnie ja jestem chyba pijany. Ta, to dostałeś truciznę, bo oni rzucili tym takim zielonym. O, żeż ja pierdzielę, ja jestem pijany. Ja żygam. Kurwa, ja nie umiem się ten, ja też żygam. Żygam pod siebie. Nie wiem czy ja nie wyrzuciłem teraz swoich własnych żygów. Dawidek, a możesz sterować jeszcze, żeby nas tu zabrać jakoś? Tak. Dobra, ja pilnuję, żeby statek nie zatonął, a ty dawaj. Kurde, za dużo rumu było. No i znowu żyganko. Ja chyba wytrzeźwiałem już. Dobra. Kurde. Jeszcze Forge do nas atakuje. No jeszcze tylko tego brakowało. To co jeszcze? Jeszcze Kraken jakiś i burza, no i kurde wulkan spod wody. Dobra, wytrzeźwiałem. Dobra, chyba udało nam się uciec. No płynę na outpost, tylko to nie jest takie proste. Bo nie dość, że byliśmy pijani, statek był dziurawy. No, oni sobie popłynęli gdzie indziej, o. O, i tak płyniemy. Dobra, sytuacja na statku jest stabilna. Jest stabilna. To dobrze. Dobrze, że jest stabilna, kolego. Oni są po lewej, co?
Odwiedził nas na stary, dobry znajomy. Kto? Megalodon. Kurde, robimy Megalodona? Myślę, że możemy spróbować. No to dawaj na dwie bronie, tak jak było wtedy, dobra? Tak. To czekaj, to ja w ogóle zacumuję może. A nie, bo ja się boję, że ten statek... Znaczy on rozwali nam... A, bo tam jest jeszcze jeden statek, który do nas płynie, ten widmo. No, czekaj. No to uważaj. Dobra, ja ładuję wszystko. A nie chcesz z armaty strzelać? Nie. Dobry jesteś z tego. Dobra, to ja zrobię tak. Wyłączę żagle. Dobra. Nie kotwica, tylko żagle wyłączone. Płynie za nami, czy nie? A, tak. Dobra. Będzie nas atakował. Albo idzie. Dobra, ja do niego strzelam. Dawaj. Tu, zanurkował pod wodą. Gdzie jesteś? Płynę za nim. Nie płyn, kurwa! Gdzie? Ocean Man! Ty, Ocean Man, uspokój się! Ej, ale wiesz co, on zniknął. Jest, mam go. Gdzie jest? Trafiłem go. Przed statkiem, czy...? Nie, jest za statkiem dokładnie teraz. A, dobra. Widzę. Kanami trafią go. Ty, poczekaj, bo on jak będzie nas szarżował, to spróbujemy... kurwa, ta płacze. Pizda, zatapia nam statek. Czekaj, wracam na statek, będę wylewał wodę z tobą. Wiesz co, ja spróbuję jej zagrać... Ja ją wydupię poza statek, nara. Nie chcę cię, niech ona se tu płacze, ja ją potem odbiorę. Chyba musimy tego zarzucić. Kotwicę, bo my płyniemy chyba dalej. No to niech sobie tak płyniemy delikatnie. O dupę. Uderzy? Dobra, naprawiam dziury. Ty się zajmij nawalaniem w niego. Dobra. Przeklinam? Przepraszam, że przeklinam. Syrefox będzie ujeżdżał go? Dobra, no to jak kotwicę zrzucam, nie? Tak, bo nasza począca skrzynia, tak ją porzuciłeś, że... No to mogłeś ją... Dobra, to możesz ją wziąć. Tak, taki mam plan, biorę ją, ty tam się zatrzymaj tylko. Dobra. Mam, widzę rekina. Trafiony. On niebezpiecznie zmierza w moim kierunku. Ale on chyba nie je, wiesz? Takich ludzików. A nie, faktycznie. On nie lubi takich chudych. Widzę ciebie, nie widzę go. Dobra, zaraz jestem. Wiesz co, mam go! Dobra, strzelaj. Ja nam zostawię skrzynię obok statku po prostu. Dobra. Ogólnie jako będzie nas atakował, w sensie szarżował. Oho. Szarżuje! O kurwisko! Powiem ci, że ta kotwica nawet nie pomogła. Nie, ta kotwica to nie wiem co ona... Dobra, naprawiaj. Dobra, skrzynię zostawiam dosłownie nam pod tyłkiem. Dobra, dawaj. Idę po ammo. No, ammo i atakuj. Okay. Tak, ja ci pomogę, pomogę ci. Dobra, wylewam wodę. Biorę ammo przy okazji i nawalamy. Ja też robię reload. I jazda, jedziemy. Gdzie on jest? Teraz będzie, no gdzieś po prawej. Ty, u mnie się coś zbugowało z żaglami. Bardzo dziwnie to wygląda. Ty, co jest po lewej? Jezu, tych jeszcze brakowało. Dobra, podnosimy kotwicę. O, już ja pierdzielę. No nie, no to jest oszustwo, no. No dobra, to ja kotwicę podnoszę. No dawaj, idę od postu. Kurwa, epilepsji dostanę zaraz. Dobra, robimy swoje, patrz, ja mam pomysł. Czekaj, podniosłeś już, czy nie? Coś się zbugowało. Podniosłem, ja już płynę. A, dobra, no to walisz po prostu, skrzynię, nie mamy jej. Frajerzy mają sojusz. Dobra, my sobie płyniemy w inną stronę, on atakuje nas.
nie mogłem, nie mogłem. Naprawiam statek. Wypadłem z wody. Znaczy, będę... Dawidek! Wypadłem do wody. Ja będę strzelał w tego rekina, tylko że no... Znaczy dobra, to strzelaj, to ja będę kierował. Nie no, tylko teraz to już wypadłem, ty sobie kieruj, ja czekam na syrenę. Bo on mnie zaatakował. Dobra, dawaj syrenkę. A, normalne rekiny się pojawiły, no tak. Tylko tych brakowało jeszcze. Ale jeszcze żyjesz, nie? Bo jego dzieci się pojawiły, nie? Mhm. Kurde. A, jeszcze żyje, ale no co to za życie, stary? 5 rekinów? Pozdro 600. Syrenka się gdzieś pojawiła. Kurde, muszę dopłynąć! Zaraz będę na statku! Dobra. Dawidek, twarz? Dobra. Żyjesz? O kurwa! Tyły, tyły, tyły! Dobra, ja będę tak, naprawiał, tak, będę tak, naprawiał. Tak, żyje, żyje, żyje cały czas. Dobra. Naprawiasz? Tak, ty się tylko zajmij strzelaniem. Okej. Okay. Nawalaj w niego. O kurde, panie. O, trafiłem go z kuli. Ustawiłem tak stery, żebyśmy kółka robili. To wydaje mi się, że jest w miarę dobry pomysł. Subcio. Nice! Nice! Jeszcze jeden. O, ale dostaję, strzelaj do niego. Strzelaj cały czas. O, nie trafiłem. Kurde, jak mu płetwa wystaje, to ta mała kula, ona się na wodzie zatrzymuje. Trafiony? Trafiony ponownie? Trafiony, dobra. Boże, statek piracki, ale on jest... Dobra, robimy kółeczka, spoko. Stary, jak ja bym mu zrzucił tą prochową i rozdetonował, co? A... Dobra, szarżuje, on szarżuje, ja strzelam do niego jak szarżuje. Może przestanie, strzelaj, strzelaj. Strzelam, odstrzeliłem, przestał. Jeszcze raz, dobra. Przestał, przestał, przestał. Ale znowu zaczął. Ale ugryz, naprawisz? Tak. Zanurkował. Mały statek na 8, to nie spojrzałem. Fak, nie widzę, gdzie jest dziura. A dobra, widzę. Statek duży. Kurwa, muszę iść gdzie indziej. Jezu, ci spieprzeni piraci. A to znowu piraci nas. O mój Boże. Ta. O, serio. O, oni nam w tyłek chcą wjechać. Możemy jakoś odbić od nich w lewo albo w prawo. Ja rekina cały czas strzelam, po prostu... Dobra, a to odbijam w lewo. Nie ma co czasu marnować. No spróbuj w lewo odbić. Ty, oni strzelają do rekina! Dobrze, dobrze! Tylko oni nam achievement zrobią. Dobra, niech oni nam po prostu go zranią. Wiesz, że NPC mają bardzo dobry cel. Zabity! Kurwa, pomogli nam! Ale... Dobra, i teraz tu kotwica? I trzeba poczekać, aż wypłynie. Siema, Rudinio. Jestem. Pijani jesteśmy, fuck. A nie pomaga coś na to, nie wiem, że się napijemy rumu? Rum, jak jesteśmy pijani, no... Ty, coś się dzieje, coś dupnęli w nas czymś? Że tak... A! Dobra, już ci pomagam.
kurwa pijani, to może deski przybijemy. A! Kurde! Ślizgam się! Nie mogę naprawiać tego, Slay! Co jest? Kurwa! 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 Ej, dobra, ja bym tam dwie beczki, kurde, zrobił i kałabanga. Czemu ty do mnie nic nie mówisz? Bo miałem wyczyszczony mikrofon, Dawidek! Kurwa, cały czas mówiłem, Dawidek, robisz abordaż, bierz dwie beczki! Dobra, ale ty, mówiłem, jestem mówiłem, pijany! Stary, ja swoje żygi wlałem na podłogę. No dobra, żygi żygami. Dobra, jest skarb dobra, od rekina. Czekaj, skarb od rekina jest! Ale piraci są z drugiej strony! Dobra, dupisz piratów, płynę po skarb! Pierdolę! Wyleję na nich swoje żygi! A masz! Ja cię tutaj potrzebuję. Dobrze tam. Narzekasz. Niszczą nas statek. Dobra, robię abordaż, stary, z tym. Z beczką. Dobra, ja już wyczeźwiałem, zaraz pomagam. Już dobra. Pomagam. Kurwa! O, ja jestem znowu pijany. Dobra, to ja tu pomogę ci. Szybko, szybko. Odbijam. O, ty gnoju. Nie, ktoś zażygał, sam się zażygałem. Ojej. Ale dobrze jest, a bo tyś, tyś mnie ożygał, ty! Fuj! Kurwa, mam wiadro pełne żygów. Dobra, trzeba płynąć. Kotwica w górę. Idę kotwicę podnoszę. Bo tak, to zasramy się na śmierć. A to my kotwicę mamy. No. Nie no, oni do nas strzelają. Kurwa mać! Jaki jest zjebany ten statek, jak ja ich nienawidzę po prostu, no! Najgorsze są te żygające kule. Dobra, płyniemy stąd. Nie mam wszystkich skarbów. Stary, mamy statek. Dawid! Dawid! Co? Chodź szybko, wiaderko! Pomagam! Dawaj! Mamy z 10 dziur. Ogarnij dziury. Dobra, ja dziury łatam. Dobra, dobra, dobra. Kurwa, łatam, Dawid, albo nie łatam. Ja pierdolę. Drift Boży! Co to za drift? Co ty, my u bota mamy? Wyrzuciłeś mnie ze statku. Nieważne! Jadę dalej! Statek nam zaraz utonie! Nie tonie! Ja dam radę! Kto nie da rady, ja dam radę! Proszę cię, proszę cię, czekam na syrenkę. Ja muszę cały czas, wiesz, ja muszę czekać, aż ty przyjdziesz z syrenką i będziesz łatał, bo ja cały czas po prostu wylewam wodę. Dobra, tak zrobimy, mam już syrenkę. Uważaj, tylko statek piracki na nas zakręca. Dobra, jestem, idę łatać. Okazji. Dobra. Jest dobrze. Wylewaj. Wylewam. My mamy te wybuchające beczki? Mamy na górze. Ja zaraz zrobię im akcję. No, byłoby mega dobrze, jakbyś to zrobił i tam mi wyskoczył. Po prostu weź i zginij. Chyba już większość dziur za... Ja pomagam też tu. Jezu, ci się jeszcze tutaj znaleźli. O, ja pierdzielę, dobra, jeszcze jedna dziura z mojej strony i już jest wszystko. Dobra. Mamy jak ser szwajcarski. Kurwa, no. Jadowite. No co za gnoje, nie? Ich celność mnie dopierdziela, no po prostu... Aimbota mają. Dobra, Dawidek, bierz beczkę i lecisz. Dobra. No czekaj. To jest twoja misja. No to idę.
jeden człowiek. Jedno zadanie. Ja zrobię tak. Jak powiem, Ahmed, detonuj. Uwaga. Tylko ja bym musiał tak zrobić, słuchaj. Nie, a wiesz, że ja nie muszę tam wpłynąć, wystarczy, że za siebie po prostu rzucimy ten. Chociaż. Znaczy, wiesz, co bliżej trzeba w nich. Podkaz, ej, to, dobra, to się wpierdolmy w nich, to ja po prostu wejść to tak jakoś w. Bo ja wtedy wskoczę z dwoma beczkami na raz. Dobra, dobra, dobra. Tylko tak jak mówię, weź im to podkład rzuć, bo tam są moby, które. Ale wiesz, że to nie jest takie łatwe przejść koło nich. Wiem, czekaj, to ja jakoś. A nie możemy zrobić tak. Oni mają tam linę, po której mógłbyś wejść? Gdzie? No mają drabinkę. A, no to. O cholera. Dobra, wykręcam. Dobra, wykręcaj w nich. Fuck! Nic się nie bój. Wpływaj w nich. Będzie dobrze, mówię ci. Nie wiem, gdzie my mamy dziurę teraz. A, już widzę. Dobra, masz już ustawione tak, żeby na nich wpłynąć. Kurwa! Coś mnie zniosło! Dobra, ale wejdę. Jesteś tam? Nie. No bo zniosło coś mnie, strzelił ktoś do mnie, oni mają cela, ja pierdolę, no. Ooo, ciebie mam jedną? Mam, ale ona nie wybuchła, spokojnie, ja ją mam w rękach. Widzę. Tak, ja ją mam w rękach, spoko. To czekaj, to statek robi kółko w prawo. Dobrze. O, w dupę i dostałem. Muszę sobie banana zjeść. Kurwa, ich musimy udupić, to jest nasz cel, bo już po prostu mnie tak denerwuje ten statek. Trzeba znaleźć zajebisty sposób na nich. Może sposobem najlepszym było to, żeby po prostu cały czas w nich nawalać. No bo w końcu oni wody sobie nie wybiorą, tak? Muszę zatonąć. Właśnie nie wiem, czy ten PC. Nie wiem, jaki jest mechanizm zatapiania tego statku, bo jak kiedyś u nich byłem w tym statku, jak myśmy go obili, to on był tak do połowy zalany. Dolny pokład miał zalany. Uda ci się wejść tam na nasz statek, czy nie? Wejdę, jak to koło obliczę, to tutaj gdzieś zaraz wejdę. A jakbym Tsumę zarzucił teraz szybko? Bo statek jest daleko. Dobra, dawaj. Próbuję. Dawaj, Tsuma. Dobra, to ja płynę do ciebie. A, oni łatają dziury, ale nie wylewają. O, jeszcze rekina mi brakowało tutaj. A nie ma rekina chyba. Już płynę do ciebie. O kurwa, ty, dobra! Oni płyną na ciebie, to ja do nich wejdę. Kurwa, dobra. Rekin! Ciul. Zrobiłeś to? Tak, ale jeszcze chyba trochę będzie trzeba zrobić. Zginąłem. Dobra. Czekam na ciebie. A wszedłeś do nich pod pokład? Tak, to jest dobrze, pod spodem, dobrze, ale jeszcze niżej muszę wejść, bo to był jedno z dwóch tych. Aha. Czekaj, spróbuję ich ostrzelać. Nie mam kul, Boże. Szybko kul. Zdążę? Ja zapomniałem, że ten... Ja nie wiedziałem, zapomniałem, że można ląd, a nie trzeba strzelać w to. Idę. No zaraz nam wydupią statek. Dobra, już ci pomagam, już jestem na statku. Podnieś Tsumę i uciekamy stąd. Dobrze. Tsuma w górę, siup! Mi się coś zbugowało, kurde, ze statkiem. Ale podnoszę. Dobra. Ja naprawiam statek. Naprawiasz? Dajesz radę? Tak. Ja tutaj jeszcze reperuję też. Mamy jeszcze jedną wybuchową beczkę. Tak, jeszcze jedna jest. To jeszcze jedną zrobimy i potem z działek ich dobijemy. Dobra. Dobra, to ja idę, czekaj, bo oni nas... Tak, idę po beczkę do góry, szybko idę. O, jest idealnie, Dawidek i Tsuma. Zaraz ją zrzucam, tak, zaraz ją zrzucę i bum. Deski się kończą, tak, kończy nam się wszystko.
Stary, patrz co sobie, jak się to robi? Lewy? Dobra, uwaga. Kurde, nie wiem czy dostali, może nie dostali. Tam jest jakiś kurde pirat. Tak, tam jest kapitan, jest frajer. A to są ci złoci czy ci zieloni? A tego nie wiem, nie pamiętam. Oni to normalni chyba byli, to nie byli jacyś tacy właśnie jak złoci. Dobra, ja wiesz co, trzeba żagiel do połowy. I wtedy obrócimy na nich bardziej. Aha. I ja w nich strzelam. Chyba, że będą chcieli z lewej strony. Kurwa. Dobra, ja skręcam, trzymaj lewe działo. Trzymaj lewe działo, skręcam w lewo. I będziesz mógł w nich strzelać, mógł zaraz. Dobra, przygotuj się. Kurde, żygańsko znowu. O, teraz jestem pijany, ale trafiłem. Dobra, pijany, nie pijany, trafiam. Kurwa. Dobra, ja będę naprawiał statek. Jezu, zbugowała mi się grafika w tej grze i ciągle mieni się jakimiś kolorami w ogóle ten statek. Jak wywalimy w nich. Dobrze jest. Ładuję w nich cały czas. No super, a ja próbuję naprawiać statek, tylko jestem kurwa pijany. To się nie uda. Teraz ci pomogę. Nie, no spoko. No, jeszcze nie przecieka tak bardzo. Nie wytrzymam po prostu. Wreszcie strzelaj się z nimi po prostu. Dobra. Chyba mi już przeszło chyba, to ja naprawiam. Dobra. Jestem zbyt pijany, żeby po kule pójść. Ale dobra, spoko, mi już tu przeszło to. A... czemu my na coś wpłynęliśmy, kurwa? Co to jest? Na nich wpłynęliśmy? Co my robimy? A ty nic nie mówisz do mnie, Adrianek. Nie mówię, mówię stary! Bo jak żygasz, to nie mówisz, no! No, Dominek! Dobra, chodź! Gówno, chodź, czekaj, bo wyspa przed nami. Będzie boom, dobra. Strzelam do nich cały czas, cały czas. Bardzo mi się to podoba, doceniam. Nie mogę zrobić. Kręcisz na wyspę? Czekaj, co chcesz ode mnie? Mam mieć naprawić statek? Na nie! Ty nic nie masz naprawiać. Ty po prostu masz strzelać albo... albo tak, nie żygać. Kapitanie, jestem troszkę pijany, ale... Kapitanie, kurwa, mamy wody pod... pod pępek! Musisz przyjść z wiaderkiem. Chodź tu z wiaderkiem. Będziesz sobie żygał do wiaderka przy okazji. Kurwa. Żygający kurde piracia. Piraci, Boże. Ach. Kapitan biegunka. Kapitan biegunka? Człowiek biegunka był taki. Nie wiem, kurde, powiem ci, szkoda mi trochę, bo mamy tyle skarbów, że wolałbym, żeby to nam zostało. Ja bym ich porobił. Naprawiam dziury. Dobra. Zajmuję się naprawieniem dziur, bo mi przeszło pijaństwo. Dobra. Okej, okay, to jest jeszcze jedna dziura i zajmujemy się wywalaniem wody. Dobra. Wiaderka płoń. Dobra, jest okej sytuacja. Dobra, gdzie są oni? Za nami dosłownie, ale powiem ci, Dawidek... Ja w nich wjeżdżam, stary, ja wchodzę. Wjeżdżasz do nich na pokład wchodzę. Dobra, no to wyskakuj tutaj i dawaj na pokład. Dobra, czekaj, tylko szablę sobie wezmę. I to... Obkręcimy jakoś? To damy tu. A, już jesteśmy całkowicie. Dobra. Płyniemy tak, żeby minąć ich. Ty będziesz sobie strzelał z armaty, a ja po prostu do nich wchodzę. Banany jeszcze wezmę. No coś się zbugowało, ale ja nie chcę teraz restartować gry, wiecie, widzowie? Ej. No. Co, zniknął? Tak. A, no to GG. Ja pierdzielę.
No pozdro, ale on może, on może się pojawi. Byliśmy po prostu? Nie. Bo jest... Chyba, że zatonął, ty. Właśnie tak mi się wydaje, że chyba go... chyba zatonął. Chyba, że nagle znowu się wyjawi. Proszę, napraw ten ekran. No ale nie mogę teraz reloga zrobić, to do outpostu musimy, no kurwa! Zniknęli, bo nastał świt. Dobra. Dawaj, W. No to już, kapitanie Dawidku, udało nam się przeżyć kolejny dzień. Co to za życie? Ja pierdziel, ale naprawdę, no... Nowy statek weźmiemy, bo ten już jest, kurde... Ten już jest nie dość, że wyczerpany. To połatany jak Emmentaler. Beczki były, tak. Właśnie, nie chcemy do tych beczek pójść? No nie, bo nowy statek weźmiemy. A, po prostu nowy nie, statek. Bo ten statek jest tak uszkodzony, że on już później, on po kilka dziur naraz dostaje. Jasne. Beczki miamy. Tak, 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 ale bierzemy nowy statek, tak spokojnie. Po prostu wszystko ogarniemy, jak już będziemy na tym, na nowym statku po prostu. Fajne statki, PPDD. To tam NZ. Fajne, fajne są, kurde, nie? No ogółem to fajne, nie? Co jest? Nie wiem. Let go, to po prostu w tym mieście zrobisz reloga, tak? Ale masz czapę, Popo. No mam czapę, Popo. Popo, czy ty, kurde, grasz na strefie 2.0? Czy ty już położyłeś na to grubego swojego naganiacza? Przepraszam, że ten... co mówiłeś? Nie, spokojnie. Po prostu robisz reloga, tak? W mieście. Tak. Dobra. Kooperacja wuj? No ej, ale dobrze sobie poradziliśmy na tym... No dobrze, dobrze, dobrze. Podobała mi się nasza kooperacja, bo to nie było, że coś ktoś strzela, ktoś, nie wiem, co to strzelił. Mówi, kurde, tylko każdy robił to, co ktoś mu mówił. Ja muszę kurde, zaraz, jak ktoś ma epilepsję, to niech na razie wyłączy ten ekran tutaj streama, bo ja muszę dopłynąć do postu i ten... A co ci się dzieje z ekranem? W sensie, kurde, jak patrzę na żagiel, to po prostu miga ekran tak, kurwa, jakbyś miał epilepsję no, zaraz dostać. Muszę po prostu zrelogować. Tylko ja akurat miałem coś podobnego z promieniami słonecznymi, że jak po prostu wchodziłem pod podkład, to tak jakoś tak dziwnie to migało. Ktoś z tobą zrobił piosenkę na YouTubie, ale to już kiedyś zrobił, ktoś rok temu chyba. Chyba, że jakaś nowa, no o czym nie wiem. Pati? A wiesz co miało być, nie? A, dobrze. Nie. Co to jest za skrzynka, co my mamy na pokładzie? Tutaj muszę ta na górze obok. Uda zrobić. Dawidek, zobacz. Co tam? Co to jest za skrzynka, którą tutaj mamy? Na pokładzie? A, bo to z rekina wypadło. To jest chyba z herbatą, czy coś takiego. To się... A to ty zebrałeś, tak? Tak, ale ja nie zebrałem wszystkich skarbów z rekina, tylko jeden z trzech. Mhm, dobra. Golden Sands. No właśnie chcemy zmienić ten statek, bo po pierwsze Dawid ma buga jakiegoś, a sprawa jest taka, że nasz statek wygląda jak ser szwajcarski. No, jest okropnie już. Jest obrzydliwy ten statek. Poczekaj chwilkę, może dopłyniemy pod to. To będzie dobrze. Dobra. Co jest? Gdzie? Ja najpierw te czaszki zanoszę. Nie, co? Aha, dobrze. Już wiesz co zrobimy? Patrz, podpływam, myk. O kurde, jak ładnie to robisz, nice. No, tylko że tak się nie podpływa jak chce się wypłynąć statkiem. No tak. Po prostu ja chcę go już tu zostawić. Dobra, biorę skrzynię. Super Slayprox? Teraz patrzę dopiero, czemu nie normalny Slayprox, tylko jesteś Super Slayprox.
Wiesz co, to jest dobre pytanie. Znaczy nie, czekaj, bo był... Bo to było tak, że chyba Johnny w ogóle mi zakładał to konto? Nie, bo jakoś u mnie był. Nie, bo u mnie był i powiedział, o, chodź, że gramy w Sea of Thieves, czy coś takiego. I właśnie się założył mi konto tutaj i on mi się nazywał Super Nexus i mi nazwał Super Slayprox, żebyśmy byli takim super teamem. A że jak się nazwiesz super, to jesteś super? No, to tak działa. Aaa, to nice. To jak Super Saiyan. Stary, czy może być tak, że na tej wyspie nie ma tego? Babki od czaszek? Jest! Jest, jest, tak? Dobra. Jest, tylko daleko mi się wydaje, że ja tak ze złej strony zacumowałem po prostu. Kurde, Burak, głupoty, patrz. Burak! Triggerujesz, kurde, modów, a jak ktoś ci da moda, to ja to w dupie będę... Znaczy, jak ktoś ci da bana, to ja to w dupie będę miał. Ja nie będę wysłuchiwał. Potem znowu przyjdzie, kurde, twój ojciec, naskarży się, powie, że o Jezu, mój syn płakał cały dzień. Ja nie mam ochoty wysłuchiwać, kurde. Czaszkę wziąłeś? Czaszkę wziąłeś. No, mam czaszkę, idę odnieść. Zobacz cały statek, czy jeszcze gdzieś cokolwiek jest, bo mi się wydaje, że nie ma. O. A ta skrzynia z tą, co z rekina wziąłeś, to gdzie musimy je to dać? A to jest, to zawsze gdzieś na jakimś molo stoi babka. I ona jest... Znaczy ona nie zawsze na molo stoi, ale to jest chyba gościu czy babka, która jest od merchantów, od tych, nie? Od handlarzy generalnie. Mhm. Dobra, to idę szukać. Ona jest tak, dobra, tutaj jest, na samym końcu wyspy. Obok babki Pędza. Z czaszek. A, dobra, to wiem. Jakby były demy teraz, to przepraszam, bo będzie słychać, bo Patty po prostu odkurza przez chwilę. Zaraz nie będzie. O kurde, siódmy poziom reputacji. Siódmy poziom. O! O, 1200 za nią! 1200! No, kurde, to były bo to były rzadkie przyprawy. Dobra, to robimy tak, patrz. Ja robię tak, że ja po prostu robię exit to desktop. Całkowicie restartuję gierkę. A ty w sumie mógłbyś zostać. Aha. Bo my możemy zagłosować, żeby... Dobra, to ci już mówię, jak to zrobić. See? Nie tak. Czy na pewno mam zostać? Tak! Chociaż dobra, wyjdź się po prostu do tego, do menu gry. No. Aha, aha. Najlepiej. Bo zaczniemy wtedy razem i tyle. Co ze skrzynią, która pukała? No właśnie, słuchaj, śmieszna sprawa, bo została na morzu. No wtedy była walka, bo był Y. Nie, no, to... nie, no ta skrzynia, jakbyśmy mieli tą skrzynię na statku, na bank byśmy utonęli, bo to było zbyt dużo czynników. Był rekin, był ten statek MP-ców i chyba jeszcze, nie. Nie, to byłoby tyle, ale jakby jeszcze skrzynię do tego nałożyć, to w ogóle dupa by była. A, jest opcja zatopienia statku, żeby nowy dostać? Aha. Rozumiem. Czy pojechał host od Jasia? Nie. Dobra, jestem, czekam w menu gry, to wejdź do przez Xbox aplikację do mnie. O kurwa. Już mogę? Tak. Proszę się nie wyzywać na czacie, zaraz zrobię Patrz, ja wam powiem, pyk. Kto tam coś pisze brzydkiego? Mordo, mordo, kolec, dupolec. No i Burak dostajesz na 10 minut, potem będzie godzina, potem będzie 8 godzin, no i cześć. A potem już ban dożywotni. Odbanowanie kosztuje 50 zł donate. I to jest, nie macie pewności, czy nie dostaniecie bana tego samego dnia.
To sprawę jasno trzeba trzymać, nie? Przez Xboxa, tak? Tak. Chyba cię po E coś tam. No i do widzenia następny. Czyli też 10 minut. Przypominam, no można 50 zł donate, wiadomo. Masz masz opcję wykupienia się? Tak. dobra, czekam. Nie, Flame, nie poddaliśmy się, tylko ten. Ja o 15 poszedłem sobie obiadek zjeść, a od 15 mieliśmy grać potem z Dawidkiem w Sea of Thieves. O, już. Set sail, go. Zapuść piroską muzę, zaraz będziemy śpiewać. Dawaj Galeon, ale w ogóle my możemy jakiś lepszy statek w dwie osoby wziąć? Chyba nie. Możemy, tylko ciężko się nim obsługuje, wiesz? Po prostu jest, na przykład kotwica jest cięższa, więc już dwie osoby potrzebne są do podnoszenia. Aha. Żagli to są dwie sztuki, więc i one wolno się przesuwają w solo, jeżeli się nimi rusza. No generalnie więcej osób jest potrzebnych. No i kurde... A się tu, twoja postać się tak rozciągnęła. Kurde, szkoda, że tu Duke nie ma żadnych fajnych zadań. Lecisz mordo, lecę mordo. Mordo. Oh yes! Kobita, oh yes! Can I interest you? Czekaj, bo muszę uspokoić czat, bo tutaj się coś odpierdala. A to nie, pewnie ci przyszli zaś z murzynami. Submode, to jest dobry pomysł. A to ja mam dlatego mówię submode, coś miałem u mnie. Kurwa, jak się robi? No bo łażą po tych live'ach, kurde, ci tam. Wiesz jak to jest sobota, przedszkola tak, są pozamykane. Jak się robi submode, bo jestem upośledzony. Pomóż mi. Ukośnik. Ukośnik. No, ukośnik. Submode? Nie. Subscribers. Subscribers mode. Nie mode, żadny mode. Kurwa. Ukośnik subscribers i do widzenia. Subscribers. Ale to się nudzi, kurde, powiem ci. Co się nudzi? A ja, to się nudzi, to jest to co mówisz. To jest, kurde, sobota i się nudzi. No, ale ja bym jeszcze był pełen pod wrażeniem, jakby oni jakieś co chwilę jakieś rzeczy nowe wymyślali, a oni jedną i tę samą wiadomość od 3 dni wysyłają, nie? Jaką? Oooo! A to jest takie, tak, a to jest... Że nie lubią czarnoskórych, no. A, to samo miałem. Dobra. Ja myślę, a, to u Dawidka też taka masakra jest, kurde, to nie wiedziałem. Dobra, to co Dawidek, gotowy? Będę gotowy, czekaj, tylko sobie tutaj... A, bo najpierw skrzynię ogarnę, tak? Dobra, ja mam do ciebie prośbę, wtedy ja ogarnąłem, weź to ogarnij, a ja sobie po prostu na 2 minuty odejdę. Dobrze. Od kompa. A ty w międzyczasie pochodź po skrzynkach i weź tam załaduj. Najważniejsze w sumie są deski i kule. Okay. A w sumie jest wszystko ważne, tylko że najtrudniej się nosi deski i banany, bo jest po 5 sztuk, nie? Zaraz to ogarnę. Zaraz będę.